Dziewczyna z dobrego domu, po szkole u siostry, aktorka, artystka, fotografka, pani dyrektor, w gangu... To ja nie mam pytań. Dziś w Radiu Z Małgorzata Potocka. Dzień dobry. Dzień dobry, Cześć. mam wiele zamówień. Uważaj, możesz być na liście. No właśnie. Obserwujemy pa Cię. Pamiętam, jak y y była premiera filmu Killer, i tam była taka scena w Kilerze, <coughs> że emeryci biegną za Killerem i krzyczą: Panie, panie Killerze, niech Pan nie zapomina o emerytach, że też zlecenia mają, bo tam był jakiś prezes spółdzielni, który mnie nie pasował. <coughs> wiesz? To teraz Nie, tak no, będzie. Tak, no. oczywiście. Po prostu teraz tak mnie wioł, wiózł i zapytał, czy ten napad trzy dni temu na jubilera to nasza robota. <laughs> Dobra, zaraz właśnie o twoim gangu porozmawiamy, natomiast ja chciałem się, się trochę cofnąć. Najbardziej mi się podobało z dobrego domu, bo to prawda. Z dobrego domu, no właśnie, z dobrego domu. Wiem, że to był kiedyś ważny argument. Teraz nie, nikt tak nie mówi, nie? Teraz nie... w ogóle się nie, na to nie patrzy, nawet to jest y, czasami nie tak. A y, u mnie zawsze była taka sytuacja, że mama albo tata mówiła, to jest dobrego chłopak z dobrego domu. To właśnie, co? ja pamiętam dokładnie to samo, że to było w ogóle jakąś sprawą. Y, poznałem Wartością. dziewczynę, y, poznała chłopaka siostry z jakiego domu? No tak, tak. Czyż wiesz, czy to jest dom zły może? Dokładnie, wiesz o co chodzi? Tak, dom tak, strachów. To ty byłaś tą z dobrego, tak? Ja byłam z niezłego domku. A, bądźcie, ci, z niezłego z, domku. rozumiem, że co chatka, to zagadka, tak? Tak, co chatka, to zagadka. Słuchaj, ten mój dom to był totalnie zwariowany, ponieważ mama reżyser, tata scenograf i to były jeszcze czasy, kiedy, proszę ciebie, on robił o dwóch takich co ukradli księżyc, e, żółta ci rzemka, historia zerwany most. Słuchaj, historia, wiesz... To ja dostałam. Nasze lektury, to wszystko. Wiesz jak kontrat chciał mieć żółtą ciżemkę? Cier no ale przecież ja dostałam żółtą ciżemkę, bo tata ją zrobił, tak? To się należało. Ona była. Ona była zrobiona, wiesz? Ja ją dostałam. A jak o dwóch y, takich, co ukradli księżyc, to y, bracia Kaszyńscy no, bywali no, byli tak, nie w domu. Tak, no, bywali w domu? No tak, tak. tak. Oni mieli 11, ja zdaje się 6, czy coś takiego. No w każdym razie było zabawnie. Czy już w oczach widziałaś, y, ale, że ukradnął ten księżyc? No, Zdecydowanie, <laughs> zdecydowanie. Tak, tak. Nie, nie, nie połali chyba wtedy do mnie wielką przyjaźnią, ponieważ mój tata zrobił pelikany, na których oni siedzieli. Podobno y, cały czas raził ich prąd, bo tata zrobił, że pelikany ruszają oczami i tak dalej. No a poza tym były polewane wodą, więc, wodą, więc takie, takie małe dawki prądu, <laughs> elektrowstrząsy już były. <laughs> Okej, okay, rozumiem. Słuchaj. A powiedz mi, y, nie, to, to, to piękne, bo to, czy rozumiem, że właściwie to jest trochę tak w Twoim przypadku, że to nawet nie to, że to do, do, dobry dom, to jest bo coś, coś więcej. Znaczy, ty jakby, jakbyś mieszkała w jakimś takim tyglu, yy, yy, wiesz, tu yy, scenografia, tu reżyseria, aktorzy, ja to wszystko. Ja się wychowywałam w studiu mojego taty i na planach filmowych, bo mnie nie bardzo chcieli przyjmować do przedszkoli, bo byłam yy, anarchistką od urodzenia. Yy, I po, po czeka, prostu nie w ogóle w... jest coś takiego jak nie przyjmowanie kogoś do przedszkola? Tak, tak, tak. Tak, tak. No po prostu wiesz, po trzecim dniu proszono rodziców, żebym zmieniła przedszkole. No, po paru razach rodzice już, że tak powiem, yy, zrezygnowali, tak. A co no. takiego robiłaś w tym no, przedszkole? Gadałam, nie słuchałam, nie chciałam leżakować, nie mam mowy o żadnych zupach mlecznych, żadnych szpinaków. i Ja chcę rysować. Poproszę im duże kartki, duże yy, wiesz, wiadra z, z farbą, po prostu demolowałam te wnętrza. Już chciałaś rozwalić ustrój wtedy. No. No. Wtedy już tak, rozwalić system. <laughs> Słuchaj, no to ja rozumiem, że chyba nie było w ogóle takiego jakiegokolwiek pytania kim ty będziesz, czy ktoś ci nie, w ogóle... Nie. Nie. Kiedyś mnie Beata Ptyszkiewicz, moja ukochana yy, yy, ciotka przyszywana zapytała, kim będę. Ja powiedziałam, miejąc bodajże 13 lat, że będę aktorką i wtedy Wajda poprosił mnie do wszystko na sprzedaż. Ale wr wróćmy do początku, tak. że yy, mówiąc o tym, że wychowywałam się w studiu u taty yy, i wokół mnie byli artyści, malarze, byli graficy, byli rzeźbiarze, byli fotograficy. Cybulski bywał? By, bywał Cybulski Kurczę. u nas w domu, bo był, wiesz, yy, bo był... Em, fortepian i oni przychodzili do taty i y, y, y były takie cudowne, myśmy mieli gigantyczne mieszkanie y, w Łodzi, gdzie się odbywały nieustannie wieczorki, niesamowite wieczorki wie i noce. Wieczorki fajnie to brzmi tak, w ogóle, Wieczorki prawda. fajne i noce, jazzowe, muzyczne. Y, moja mama cudownie tańczyła, ale słuchaj, mnie wychowywały bufetowe, garderobiane, asystentki mojego taty, więc ja kiedy... Po, wiesz, po, po, po karytarzach chodzili hitlerowcy, bo była stawka większa niż życie. Potem Słuchaj. przychodzili inni, potem Ale SS, to rozumiesz. To jest niezłe do rozmowy z psychologiem. Proszę pani, jaki jak, jak, jak ja mam być? Jak ja mam I po korytarzach chodzili <głosy> hitlerowcy. <głosy> Jak ja, mam, jak ja mam żyć, dokładnie. Więc wiesz, ja po prostu, jak opowiadam tę historię, to wszyscy myślą, że zmyślam, bo, żadne, bo dzieciństwo, nie każdy ma takie tak, dzieciństwo. Tak, tak. No ale niestety, jak poszłam do szkoły, to zaczęła się prawdziwa. Prawdziwy dramat, ponieważ ja też do szkoły nie pasowałam. Ja uciekałam, ja, nawet oddano mnie do ciotki, do Gdyni, żeby ona podobno miała jakąś taką psychologiczną rękę do mnie i tak, żeby zmienić środowisko trochę dale, dalej od tej wytwórni filmowej. No, ale to też się nie udało, bo ja po prostu po każdej, w czasie połowy lekcji, podnosiłam łapę i wychodziłam, albo nie podnosiłam łapy i wychodziłam. I pamiętam, że wtedy się nazywało nie Maksymiliana Kolbe, tylko w wzgórze Nowotki. Zjeżdżałam na swoim plecaku nad. Plecaku nad tam już się szło na plażę i ja znikałam, rozumiesz. W szkole, w szkole opanowywała mnie śmiertelna nuda. Po prostu śmiertelna nuda, no bo wiesz, no sam rozumiesz. Skądś to znam. Ale to jest tak, że tylko zaczynały się te lekcje i już, czyli znaczy najcudowniejsze były przerwy, bo rozumiem, że jak tylko zaczynały się te lekcje, to jak, jakaś taka dziwna na ciebie schodziła. Chmura tak ucieczki. chmura, tudzież może drzemka albo coś, tak. <grym> tak no, ale wiesz, z rówieśnikami też nie za bardzo dało się gadać, no bo oni byli pewnie też z dobrych domów, ale tak innych, nieludzko, nie że moje gadki, wiesz, nie, przysta nie, nie przystawały do niczego. A pamiętasz jakieś swoje takie numery szkolne, yy, które, no, jak dziś sobie przypominasz, to jesteś sama przerażona, czy to raczej był po prostu ciąg takich zachowań, że nie? No wiesz, no yy, w dzieciństwie na przykład wymyśliłam, pomyślałam sobie, jaki jest fajny taki jeszcze nie nieodkryty yy, nie sport. No, na przykład skakanie z wysokiej szafy na pod na prostych nogach. Chciałam to zaprezentować wszystkim. E, skoczyłam pierwsza i miałam przez parę lat odbite stopy i przestałam tańczyć w balecie na przykład po tym wyczynie. Tak? Okazało się, jest. że ten sport się nie przyjął. Nie przyjął nie. się, ale może trzeba było jeszcze po, wrócić po tak, latach do niego. Było... Może coś zrobiłaś nie tak. Ale na, miałam ksywę kangur, bo najwyżej, przy, wiesz, przeskakiwałam yy, te przeszkody i różne takie... Yy, byłam spo, w końcu potem poszłam do sportowego liceum, gdzie było fajnie, no. Ale powiedz, czy miałeś coś takiego, bo też przecież masz sygnał, prawda? Czyli no tak. generalnie rodzina yy, arystokratyczna. Dobrego prawda, domu. Z dobrego, <laughs> bardzo dobrego <laughs> domu. To czy miałeś coś takiego, że yy, czułaś się na przykład czasami nawet lepsza od innych, czy nie? To nie objawiało się tak. Czy raczej po prostu... No, ty, wiesz, mi, tak... ja nie miałam czegoś takiego, że czułam się lepsza. Ale czułam się inna. Tak, inna. Czułam mhm. się inna i ja to szczerze mówiąc od, troszeczkę ukrywałam przez długi czas w sensie tym, co myślę, jak, jak robię. Byłam zawsze spontaniczna, energiczna, zabawowa, tańcząca, szalejąca i tak dalej, ale wiesz, wokół mnie była łódź robotnicza, więc te tak, dzieci tak. też jakby troszeczkę mi pewnych rzeczy zazdrościły. Myśmy nie byli, byli bogatym domem, tylko tak, tak, domem tak. bardzo kolorowym, domem, który miał wielką fantazję. I i mój tata mi zawsze y, był najlepszym moim terapeutą, bo zawsze mówił tak, pamiętaj moja królewno, że jesteś królewną, ale nie wszyscy muszą o tym wiedzieć e, <laughs> i e, będą się y, na ciebie często obrażali. Więc staraj się y, nie zatrzymywać się wokół ludzi, którzy negatywnie na ciebie patrzą i negatywnie o, o, ciebie, o tobie mówią. Ale wiesz, zostało mi to do dziś, że nie czytam hejtu na przykład. Nie czytasz? Nie. Nie czytam, nie czytam wpisów. Jeżeli moja córka, mhm. w ogóle nie czytam, ale czasami coś trzeba tam sprawdzić, a moja córki sprawdzają. I no, dzwonią ciekawie. do mnie tak. Dziś nic nie czytaj. To no znaleźć. ale dobra, ale poczekaj, ale może być z czym związany hejt? No bo nie wiem, no... No wiadomo, no, że no wiem, zawsze że krytykują, się znajdzie powód. Tak, krytykują tak. wszystko. Krytykują plamę na sukience, krytykują związek, krytykują proszę siebie, powiedzenie, krytykują wyjście, krytykują Słowo. miliony rzeczy. Ale skoro to jest normą i to jest, oczywiście to nie jest działa. straszne, to może w ogóle nie powinno działać i dlatego nie powinniśmy tam zaglądać, tak się po co wydaje, w ogóle? No. Po co nam ta wiedza? Róbmy swoje. Ale rozumiem, że córki to załatwiają, to córki dobre. Córki załatwiają. <laughs> Słuchaj, załatwiają. no właśnie, ale to dlaczego... One traf... są jak takie dwa, dwa bulteriery. Stoją, rozumiesz, tak? siedzą przy mnie i spróbuj podejść. <laughs> Ale poczekaj, czy one stanowią tak? Czy to jest ciało doradcze? Tak. Czy to jest e, ciało e, obronne? Czy to obronne, jest, wiesz, ochronno, doradcze, kontrolujące. Na przykład ja wygrywam konkurs w Radomiu. Moja córka ma Konkurs w Radomiu na, na, dyrektora, na, dyrektora. na dyrektora. Bo to jest pani dyrektor, moi Jeszcze drodzy. A potem przyjechałaś tak, no ja. Widzę nagle tak, dyrekcja, znaczy teatr Ale w Radomiu. Tak. Jedziemy z kulturą. Jedziemy z kulturą, zaglądam do środka jest pan szofer. Dokładnie. Dobrze. To jest po, o, o tym też y, Adam, I co córki wtedy mówią? Wiesz, że... Córki po prostu... Ma, Matylda, jak wygrałam ten, ten... Przyszła do mnie i mówi tak. No i teraz tą torebeczkę, którą nosisz, to wkładamy tutaj do śmietnika, a tutaj, proszę bardzo, torebeczka elegancka. Nie będziesz robiła wsi na cały Radom. Bo jesteś panią, panią dyrektor, dyrektor. Kurczę, ja dobrze. Z smam, dobrego ja domu. I, I teraz zmieniamy torby. Jak, <laughs> jaka to jest torebka? Ta, co dziś masz? Czy, czy... No ona mi kupiła takie dwie. Jedną czerwoną, którą <laughs> tego, a drugą czarną, e, bardzo piękną. I proszę ciebie, ja się z nimi nie radzę. A rozwaję. czy to był w sklepie Dyrektorów, specjalny zestaw. Wie, że masz zestaw dyrektorcji. Czyli tutaj dla jest królów. tak neseser. Dla, dla królów z dobrego domu. Słuchaj, ale to poczekaj, bo się, się cofnijmy. Ty, jak trafiłaś do yy, szkoły, szkoły? Do, do sióstr? Szkoła u A, sióstr. no bo so, właśnie, o widzisz za a, a, anarchistyczne zachowania, tak? Czyli chcieli za, bo... Ciebie udemperować, że jak bliżej było moi rodzice się rozwodzili w mm -hmm. sposób tragiczny, mimo że ja byłam chyba pierwszym dzieckiem, o, które Boże. chciało, żeby się rozeszli. Bo, bo po prostu tam y, się strasznie na siebie awanturowali. I ja zakochana w moim ojcu, śmiertelnie zakochana w ojcu, yy, miałam wrażenie, że wiesz, że jest jakby grębiony, że to jest niesprawiedliwe. Ale powiem ci, że. I ja chciałam, ale wtedy dla uspokojenia sytuacji moja mama stwierdziła, że trzeba mnie uchronić przed tą jadką, która się tu odbywa, i za namową drogiej przyjaciółki yy, wysłałam je do Nowego Sącza, do Siód Niepokalanek. Z której zresztą tata mnie zabierał kilka lat, bo to też nie było proste, żeby mnie stamtąd Czyli wydobyć. Czy byłeś tam, czy kilka lat cię zabierał? Czy na raty cię zabierał? Raz tak, cię na raty. Tak. O... No to przywozi... po prostu wiesz, tam, tam była sytuacja taka, że tą szkołę musiałeś skończyć, tak? Ale w końcu skutecznie zabrała mnie Beata Tyszkiewicz i Andrzej Wajda, yy, i tata po mnie przyjechał, mi stamtąd wywiózł prosto do filmu yy, wszystko na sprzedaż. Okay. Ale powiem ci że wtedy kiedy moja nienawiść, bunt, żal, pretensje były wielkie, to teraz z perspektywy czasu i dojrzałości wiem, że to była znakomita lekcja. Znakomita lekcja dyscypliny, relacji ludzkich. Ale ta rozumienie. szkoła, tak? tak yy, ta, szkoła ta szkoła u sióstr. Nie, bo wiesz, bo to jest zestawienie już na serio. No to tak jak wiesz, jak yy, ja byłem ubrać yy, wornat no tak. i tam miałby dzwonić, tak. no, biorą kogoś z takiego, no, jak sama powiedziałaś, ja, ciekawego domu i kolorowego wcielonego. i nagle tam i rozumiem, że nie było jakichś egzorcyzmów, że jakoś, yy, ale miałaś tam ale rozmowę prawie. z siostrą. Znaczy, czy... Miałam wszystkie skonfliktowane ze sobą siostry, oprócz siostry Eny, która no mnie jecha. rozumiała, kochała. I ja na przykład uciekałam ze szkoły, tak? Uciekałam z klasztoru. I siostra wiesz, Ena. Z w... klasztoru No, ucieka się. Tam? Robi się tak, że się idzie na lekcje mhm. i ze szkoły się daje dyla. Bo chodziliśmy, wiesz, z klasztoru wychodziliśmy. Klasztor miał oczywiście mur i bramę i tak nie można było sobie pójść i łazić po mieście, ale wyłaziliśmy do szkoły. I tam jakiś anioł stróż tego, tak? I tak, I tak, tak, I trzeba było tak, tak. tylko tam jakieś no tak, dwie zdrowaśki no odpowie od, od, kasło odpowiednie. Tak, odpowie wiesz, no to, to była sytuacja, że tak powiem, no trochę chroniona, brali za nas odpowiedzialność, ale ja uciekałam i najzabawniejsze uciekałam. jest to, że moja siostra Ena wiedziała, gdzie ja uciekam i nie pozwalała mnie agresywnie szukać odczekiwała jakiś czas wiedziała że ja na pewno jestem u nauczycielki polonii po, polskiego bo ją kochałam i nie było innego miejsca, do którego uciekam. Ona mnie tam uspokajała, przetrzymywała, a potem mówiła, to chodź, I przy okazji wróci. też jakaś lektura i tak, tak dalej, ty. tak. 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 Ena, niesamowite. Czy miałeś jakiś. Ale to wiesz, co, ja to też przypominam sobie gdzieś tam w moich historiach, że miałem podobnie ponieważ też jakieś tam bunty, coś, to zawsze jakiegoś jednego sojusznika miałem no w szkole. Tak. Jeden bądź dwójka nauczycieli, więcej nie, a reszta by mnie po prostu, wiesz, pożarła. Tam, pożarła no, ja, tak. Oczywiście, <laughs> no dobrze, i trafiłaś do tej wszystko na sprzedaż. Ile wtedy miałaś lat? W, w, film, 13, film, tak, wszystko nas 13, sprzedaż, tak. 13, 14, coś takiego. 68 rok. No i słuchaj, yy, no i się zaczęło. I się zaczęło, potem, potem też był Hubal, kurczę. No wiesz. tak, był Hubal, który w przedwczoraj notabene też leciał w telewizji. Włączyłam kawałek na swoją jakąś ulubioną scenę, jak pędzę na koniu. Piękna scena. No, Hubal, ale to. Czekaj, no, ale to. No tak, bo ty byłaś tam y, Tereską, tak? tak ja Tereską. Byłam Tereską. A wiesz, to jest wzruszające, kiedy mijam granicę, na przykład na lotnisku, i młodzi chłopcy, którzy są y, pogranicznikami, no bo są po prostu tam, o, odnajdują we mnie Tereskę, mówią: Och, jak miło panią widzieć, pani Teresko. Ja mówię: Jeszcze ja ty zwariowałeś, jak ty mogłeś mnie rozpoznać? Czy potem tyle Oni filmów? się tyle... nie zapomina. Niesamowite. To ładne. No bo wiesz, bo to fakt, że rzeczywiście Hubal... Ale no, długi warkocz, wiesz, no, te rzeczy, Piękny nie? film, i jednoc ale jednocześnie podejrzewam, że on leci na jakichś kanałach typu TVP Historia albo innych patriotycznych no non-stop. Non non-stop, non ale wiesz, on nie tylko leci w telewizji. On jest nie w wojsku, on jest obowiązkowy. Jego cały czas im pokazują, czy wszystkie służby mundurowe oglądają Hubala w kółko. Tak się dowiedziałam. Przepraszam, czy to jest jakieś przygotowanie do jakiejś kampanii i tak dalej? Być Mamy, może, czy, być może. O tym szalonym majorze. Dzielności, nie, tak, no jest, słuchaj, ja pamiętam jak na Hubalu mój dziadziuś płakał, bo tam jest taka piękna scena, jak ja on chodzi kościo. i za nim idzie koń, wiesz. A, no to, i tak, to tak, tak, tak. Wszyscy Wiadomo, płaczą. I ten koń, Tak, wszyscy ryczą, w ogóle no, cały film taki jest. A no i wchodzisz też wchodzisz piękna... tam w kościele, wszyscy ryczą też. Tak, 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 tak. tak. Ale to jest niesamowite, wiesz, bo że, czy to jest jakaś że, że, bo nawet myślałem, że to drugie życie Hubala, a on nieustannie gdzieś tam żyje. Ale tak. oczywiście, on jest obowiązkowym, tak jak lektury tam, nie wiem co tam, wiesz, Ferdydurkę, czy tam jakiś, wiesz, Nasza Szkapa, to to jest po po prostu obowiązkowe. No słuchaj, dobrze, a powiedz mi, jak, jak jest z kolei z takim dzieckiem? Dobra, tu siostry, tu dom artystyczny, tutaj nagle. E, Znaczyń, można Wajda skończyć coś... jako narkoman i alkoholik, no. albo można zostać jako przywódca. Ja wybrałam to ostatnie. Niesamowite. No tak, wiesz, bo to może zawrócić głowę, znaczy no, to już totalnie. jest taki, jakby bym powiedział, no wiesz, już i tak biegająca, uciekająca i tutaj od dwóch takich, co ukradło, tu Cybulski gra tam siostry, tu ucieka siostra Ena i tutaj nagle jeszcze te Klos, filmy, wiesz, wiesz, nagle. Kapitan Kloss, kapitan Tak, tak, tylko, że wiesz, to, to, to mhm. oczywiście, y, y, jeszcze jest jedna, jedna y, historia, że dzisiaj, znaczy ja, ja w życiu mam takie pięć minut sławy, kiedy byłam y, Dymna, Potocka, i kto tam jeszcze był? Dymna, Potocka, Nechrebecka. Chyba ona, yy, one grały intelektualistki a takie dziewczyny tak. z, z pola płaczące w pięknych, yy, rozumiesz, tak, warkoczach tak, 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 i tak. takie sentymentalne. Yy, I słuchaj, i to było nasz pięć minut naszej sławy niesamowitej. No i potem oczywiście grałyśmy tu, grałyśmy tam, grałyśmy siam. Mhm. Yy, i, na, i, I teraz jakby taki po, po tym czasie taki powrót na ekran spektakularny jest niesamowitą frajdą, tylko że. Śmiejemy się z Anką Romantowską i Magdaleną Kutą, że w odróżnieniu od młodego człowieka, który robi karierę nie odwali nam. <tryk> Że, że, że słuchaj, nie... Ale poczekaj, może się zdarzyć, że nastąpi jakby drugie odwalenie. Wiesz, co chodzi. Zobaczymy, zobaczymy. <laughs> no właśnie, gang zielonej rękawiczki, bo jeszcze się tam po prostu cofniemy, bo ja na przykład ciebie co, pamiętam. Co, cofnijmy się jeszcze tak. tak bo tak, ja tak. jeszcze ciebie pamiętam z czasów pankowskich. Ja ciebie pamiętam jako pankowę. No bo jeszcze jaką? Jeszcze jaką? Jeszcze Remont, ja... hybrydy. Absolutnie. Tak, moi postawione, pazury, tak. czarne pazury, tak, tak, swetry porozrywane. Pachów, tak, tak. Tak, to wszystko było. I, i też czory. zielona rękawiczka, być może, która przyszłości... Zielone miałam włosy, kompletnie zielone włosy. Albo granatowe, tak jak ten mikrofon. Muszę ci powiedzieć, że w łodzi mhm. to budziło, yy, wiesz, zapierało dech w piersiach. Moje, to, Matylda była jedynym dzieckiem chyba na świecie, które błagało matkę, żeby nie odprowadzała jej do przedszkola oraz nie przychodziła po nią. I to, no, ja rozumiem, dlaczego miała przeklęte Jezus, dzieciństwo bo rozumiem, że tak. No. Y, Tatuciowie w garniturach przy... albo y, y, w swetrach, no, nie, no, w szarych jakiś... i nagle przychodzi tak, kto. Tak. I nagle przychodzi jakaś w ogóle porąbana matka, rozumiesz, w ogóle i wszystkie dzieci patrzą się na mnie, jak mzo wyleciała, i pytają tej biednej dziewczynki, dlaczego twoja mama tak wygląda. No i co? I ona powiedziała, mam dość tych pytań. Ale co jest najzabawniejsze mhm. że po latach no gram słuchaj w takim plebania. No i gram taką kobietę szare na szarym, nie? Tak. Wiesz, łapcie szare, skarpetki tak, tak, szare, tak, tak, tak. ochydna no. długość sukienki, jakieś, wiesz, kątu no na tak. I słuchaj, i moja córka w tym momencie rozstawała się dramatycznie z jakimś ukochanym i rozumiesz, rozpacz, dzwoni do mnie i mówi, mamo, muszę się z tobą natychmiast zobaczyć. Ja mówię, wal na plan, nie? Mam przerwę, zjemy sobie razem lanczyk. I słuchaj, dziecko wchodzi i widzi mnie w tym ubraniu, zatrzymuje się Mówię, mamo, ja całe życie marzyłam o tym, żeby mieć taką matkę. <laughs> Ale to przepiękne. I ty wtedy tam na miejscu ja gościa mam... powinnaś kupić ja ten kostium. Ten... Czy ja mogę w tym ja wejść? Ja mogę w tym wiesz. na zawsze, bo, matka, bo córka Jezu, mnie tylko taką kocha. No. Ale właśnie tutaj, właśnie po tym polatach, jak ona to wspomina, tamten czas córka ci to darowała? Nie darowała. Z... Nie. nie. Tego, tego momentu? A mnie nie darowała. Nie. nie, nie, Jak ona prosiła mnie, żeby nie wychodziła przedem domu tylko tułem, bo tam chłopcy grają w piłkę i koledzy, nie? No. no to miałaby traumę. Ja, wiecie, ja sobie myślę o tym, że dorośli nie zdają sobie w ogóle sprawy, co czynią. Dzieciom, miem, miem. że w ogóle mało z nimi Ale rozmawiają. Ale to nie jest tak, Gosia, że my zawsze coś skrzanimy. Chociażby wiesz, bo jakbym był tym porządnym Ale... w garniturze, to bym miał, miał zarzut, że byłem tym porządnym w garniturze. Ale my wiesz zawsze co coś skrzanimy. Znasz zawsze, kogoś, no. kto nie skrzanił? Ja bym chciała poznać kogoś, to nie szanił. Nie wiem, czy szukam, jest książka książka, jakby... czy... Ale wiesz, szukamy. No teraz już jest za późno, chyba, że będę no miała tak, nowe tak. dziecko, ale rozumiesz, no nie ma książki pod tytułem Jak być idealnym rodzicem. Co zrobić, żeby dzieci nas słuchały? Ale wiesz, rodziny? nawet jakby była, to kto by ją napisał i kto by ją przeczytał? Ale po pierwsze, a po drugie, <laughs> kto by się zastosował? Tak, I tak, tak dalej, no nie ma... No, no dobra, a powiedz mi na przykład, czy córka twoja poszła wtedy, bo to czasami jest takie... Wiesz, taki, Coś takiego jest, że dziecko, w nagle jest bardzo konserwatywne. No taka jest. Mhm. Matylda się ubiera w garnitury, w szare ubrania, w czarne ubrania, i jak jej przynoszę, rozbierz coś kolorowego, to, to ona mówi tak: dziękuję. I wrzuca to głęboko, <laughs> rozumiesz, do szafy i nigdy w życiu nie widziałam żadnego z tych na niej, tak? No tak, rozumiem. Także już przystanku właśnie ubrania. Ale yy, a, natomiast Weronika, czyli dwie dziewczyny z tego samego domu, odbiera mnie kompletnie inaczej, to znaczy, ona mi w ogóle wybacza. Od początku. Mi Wybacza, wszystko mi wybacza. Yy, 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 I po prostu yy, nie zwracam na to specjalnej uwagi, i widzę, że czasami chciałaby coś powiedzieć, ale przełyka ślinę, i mówi bierze głęboki oddech i ja wtedy rozumiem, że muszę zmienić się drogę. Czyli rozumiem, że jak z jedną rozmawiasz, to musisz się drogę bardziej spiąć, tutaj no, trochę... Przy Matyldzie się to dostosowywać. Ja... Nie no, przy Matyldy się boi cała rodzina, daj spokój. Jak, <grym> jak się mówi, że wiesz, przyjdzie Matylda, to wszyscy, wiesz, no po prostu postują się w sekundę. O, Matylda przyjdzie, uuu, wiesz, no to powiemy Matyldzie. A, a wiesz, a Weronika jest zabawna, no bo Weronika miała tylko taki problem, że jak szłam na wywiadówkę i ja miałam wielki kapelusz, to widziałam takie jak... Y dawno temu w trawie. Tam je, siedzi jakiś żuk czy krabąż no. i takim jednym palcem, rozumiesz, robi w prawo i ty znikasz. Po prostu utylizujesz się. Sam <grystanie> mi też ostatnio mój syn powiedział niesamowite, tak, ja tam coś gadam, gadam. Dużo gadam. No ja też dużo, dużo, myślę, gadam. dużo gadam. I na przykład syn przechodzi, mija dużo mnie gada. tak z pokoju do pokoju i mówi tak, można milczeć. <laughs> Dzieciaki są cudowne, nie wiem, nie mam, ale wiesz, to tak. no jednym tekstem ja mogą usadzić. Samyś, więc, ale, tak. ale jak, ale jak? W ogóle? Ja teraz z nimi mam świetną komitywę, ale, ale po prostu nie, oddaję im się całkowicie, słucham się i tam w ogóle nie ma o czym mówić. Z przyjemnością to robię. Tak, to niesamowite, ale to. to, to, to no, no tak, no, bo to wiesz, zastanawiam się, że można by tak śmiało wiesz siebie nawzajem uczyć, Bo ja ciągle zresztą mam w ogóle teorię, że tak naprawdę dzieciaki to trochę nas wychowują, wiesz? Ale nie, no kompletnie. Tak, o, tak. Przy przychodzi taki moment, że weryfikujesz w ogóle wszystkie swoje, właśnie tak, to, co tak. Ci powiedziałam. Nie, nie wiesz, co czynisz tym y, dzieciarom, i w pewnym momencie łapiesz się na tym, bo tak. one Cię zaczynają naprostowywać i mówić po prostu z swoim za zachowaniem, gdzie popełniłeś błąd. I zaczynasz się troszeczkę ogarniać człowieku. No słuchaj, tak. I pewnie pewnym rozumiem, że rolę, rolę, ale też jakby kompletnie... Bo tak, skończyłaś też reżyserię, prawda? Po, yy, tak, potem... po wydziale aktorskim, tak, tak. na którym też byłam y, pejnerem. A jak S, zdawałaś na ten wydział y, Na drugi aktorski? rok. Zdawałam, ale już miałam parę ró ról, tak, więc mnie no przyjęli to... na drugi rok. Yy, na czwartym roku już zdałam na reżyserię, więc... Ale czyli miałaś maturę i na drugi rok cię przy... Tak. Czy już no, miałaś maturę? tak? Nie wiem, czy... czy będziemy mówić o tym, że oblałam maturę pierwszą, no ale to już jest jakby inna historia. Aha, ale czyli za oblałaś. Mało czasu, ma... no, za mało no, ale czasu. Ale ja nie mam problemu, ja mam dużo czasu. Czyli co ty bez matury przyszłaś na. na, na y... Bez matury zdawałam do y, szkoły teatralnej w Warszawie. No w międzyczasie latem. Nie, poczekaj, miałam... Ja już muszę się napić wody, ja ci zaraz paleję, bo ja muszę poznać. Bo ja też nie miałem matury o! i nikt mnie nigdzie nie chciał. no. A, <laughs> widzisz. Ale na wiedzę o teatrze z kolei, wiesz. Się A, próbowałem. proszę bardzo. Byłem bez, tam jakoś pod kreską. W, ja, za, ja, ja nie zdałam matury z matmy i poszłam Czyli się... warunkowo y, zdawałaś na studia. Tak. Ale nie mając... Artystyczne. 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 To był bo na pewno na Politechnika, to by po prostu puknęli się w głowę. Ale artystyczne. I, i moim takim przeżywanym wujkiem był Tadeusz Łomnicki i powiedział, dobra, no. zdawaj. Yy, zobaczymy, tak? Jak I pamiętasz ja... ten egzamin? Jak wspominałaś? teraz ja ci powiem, jak to wyglądało. Ja wchodzę, przygotowałam się niesamowicie. Stara kobieta wysiaduje. Mam 17 lat. Siadam na krześle i zaczynam rzęzić. I w tym momencie mój ukochany Łomnicki wstaje i mówi Małgosiu, wstydu oszczędź. Dziękujemy. To była, hmm. słuchaj, najlepsza lekcja aktorstwa, jaką ja otrzymałam tak jak ty można milczeć. Słuchaj, ja wyszłam stamtąd i otrzeźwiałam. Jak możesz robić, zrozumiałam to w sekundę, mm -hmm. jeżeli masz być autentycznym, prawdziwym, wspaniałym aktorem, to nie możesz udawać. Nie możesz udawać. No tak, jeżeli bierzesz, stara wyobraża. kobieta wysiaduje. No to wysiedzieć można, ale jajko. Wysiedzieć można, ale rozumiesz. I nagle zrozumiałam, rób rzeczy, które dotyczą ciebie, które możesz objąć swoimi emocjami, rozumem. I wiesz, co ja zrobiłam? Poleciałam do kiosku. Ale, ale rozumiem, że to był ten sam egzamin, czy za rok? Nie, za rok. Nie, oh. nie, nie, nie. To był egzamin, słuchaj, nie za rok, tylko to był egzamin w szkole łódzkiej. Dobrze, dobrze. Było za miesiąc. Okay, tam było dobra. coś w czerwcu. Tam a... nie wysiedziałaś. Tam nie wysiedziałam. Dobrze. I słuchaj, i lecę do. Ale wiesz. To wszystko naprawdę los czy bóg, czy nie wiem, siły magiczne nade mną czuwały, bo ja miałam iść tam, bo ja jestem filmowcem, ja miałam pójść tam, gdzie jest kino. Tak. I ja musiałam pójść, żeby zrobić szerzej edukację. No Tata no był filmowcem. Ja o sobie nigdy nie mówiłam aktorka, czy reżyserka, ja jestem filmowcem. Tak. I słuchaj, e, i po tej do szkoły, i wiesz, co zrobiłam? Poszłam do kiosku i kupiłam. E, czekaj, taki był. E, na Świat młodych. Nie nie, 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 nie. Filipinka. Filipinka. Filipinka, Filipinka Boże święty. Strzeliłem. No była Filipinka. No tak. I tam były listy do redakcji. Pisane przez samą redakcję. Oczywiście. Nie, ale... znaczy niektórzy tak twierdzili, ale cholera wie. No, nie, no, oczywiście, że tak, przecież nie daliby rady. No więc, ale oczywiście pisali na podstawie też pewnie listów różnych e, nastolatek, które mają takie. Nie nie no no to... załóżmy, że co drugi załóżmy. był co drugi? naprawdę listem do redakcji. No, no. Podredagowywanym. Tak. I słuchaj, e, i ja czytam. Tam był fantastyczny list o dziewczynie, która ma nieustanny, potworny konflikt z matką który ja miałam. Potworny konflikt z matką. To, 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 to. Słuchaj, ja się tego nauczyłam i jak otworzyłam drzwi, tam kanieska siedziała, rozumiesz, i tam paru, y, wiesz, niesamowitych po prostu y, było belfrów. Otworzyłam drzwi i od razu z rykiem na nich, wiesz, wszystko zwaliłam ze stołu i się dredo w każdej z tych aktorek, które tam siedzą. Jakby były matkami. Jakby były matkami. Słuchaj, ja zrobiłam tam piekło na ziemi, to była kompletnie cisza. Spojrzeli na mnie... Na drugi rok. Dziękujemy pani. Tak, dobrze wyszło. Czyli Rozumiesz? autentycznie, bo miałaś ten konflikt. Słuchaj, e, rzeczywiście ja miałaś tyle prawda. lat, że to było. No, rozumiem, prawda. A nie, że tam wysiaduje stara kobieta. Dokładnie, rozumiem, no. dokładnie. To była najlepsza. Ale lekcja. też mocno, wiesz, bo to też może przegrzać. Tak sobie wyobrażam, że jak jestem komisją, jak ktoś to za mocno zrobi, to też. No, znaczy wiesz, wiesz. No, nie byłem tam, nie wyobrażam sobie tego, ale. No zrobiłam to bo... na pewno niebywale. Mocno, tak. Na pewno Jezu, niebywale, tak, no. jakby niekonwencjonalnie. To znaczy tak, zawsze tak. jak zdajesz do szkoły teatralnej, musisz przygotować tam poezję taką, klasyczną, współczesną. Tego, tego. A ty Filipinkę. Nic, a ja Filipinkę poleciałam. Klasyk po prostu literatury. No. I nikt mnie już o nim więcej nie pytał. I to nie było mieli i... pytań po prostu. Nie mieli pytań. Super. To mi się podoba. No dobra, a słuchaj, powiedz mi, a skąd właśnie? Bo to bo, jest oprócz, oprócz tej. Skąd e, reżyseria? E, tak, reżyseria nagle, wiesz, bo to tak stwierdziłaś, że, że co, będziesz miała drugą nogę, trzecią nogę, czy też to Cię fascynowało? Fascynowało czy... mnie, wiesz. Bardzo chciałam być operatorem, ale mój tata mi wytłumaczył, że nie mogę być operatorem, chociaż teraz zrobiłam doktorat na wydziale operatorskim, tak? Doktorat ogóle... teraz robiłaś? Tak. Kurde, super. Trzy lata temu. To ja może jeszcze do tej matury podejdę. Po, a ja, czy znaczy, ja tam... maturę, to w sumie już ma. Ale ale czekaj, no, no właśnie, ja bym ci jakieś ewentualnie korepetycje. Tak, no czekaj, spokojnie. gdzie jest ta Filipinka, bo ja może z tego się z tego przygotuję. tego polecisz. <laughs> masz to jeszcze. Się, mam. Ale opowiedz, no super, o tej reżyserii. I słuchaj, i nagle poczułam taką rzecz, że uwielbiam być aktorką, ale też się rządzę, że też mam pomysł, że masz koncepcję, że są rzeczy, które mhm. chciałabym opowiedzieć, sfilmować. Pomyślałam sobie, ja muszę skończyć reżyserię. Zobaczymy, czy ja tę reżyserię będę uprawiała, jak to będzie wyglądało, ale po prostu za ciosem lecę. I na trzecim roku Wydziału Aktorskiego zdawałam na reżyserię i słuchaj, robiłam czwarty dyplomowy rok aktorski i pierwszy rok reżyserii. Tak to wyglądało. Niesamowite, ale też potem, bo wiesz, i też robisz dokumenty przecież. No, I, I to też nie przypadkiem, nie bo przy powiedziano mi, że, że jeżeli chcesz robić duże filmy fabularne, to przez jakiś czas muszę być czymś asystentem, ponieważ ja na asystenta w ogóle się nie nadaję, ponieważ wiem lepiej i... <laughs> To jak, jakby zrobiłyście ten gang zielonej rękawiczki, jak tam grasz i cholera po prostu, no i yy, jest jednak reżyser. No jest jego... reżyser, zresztą świetny Tadeusz Sliwa. Ma ciężko z wami? Nie, on nie miał ciężko, bo bym się zakochały. <grym <grym Dobra, okej. Okay. Ale y, mów o tym, no i co, asystentką nie możesz być, tak? Ja nie, nie mogę być asystentką i ktoś mi powiedział wtedy, pamięta, jak skończysz reżyserię, od razu zacznij robić filmy dokumentalne, bo robiąc filmy dokumentalne przejdziesz gładko do fabuły i nikt cię już nie będzie pytał, <grym> że masz być czyimś asystentem. Więc ja na trzecim, czy już na drugim roku reżyserii zaczęłam robić, jeszcze pamiętam, Nina Terentiew pozwoliła mi zrobić o Nataszy Czarmińskiej. Taki duży y, program, słuchaj, y, duży program muzyczny, do telewizji na dwójce sobie wyobrażasz takie coś? I ja zrobiłam jako reżyser gigantyczny show i tak się zaczęło. Potem zaczęłam robić filmy dokumentalne o współczesnych tak, polskich artystach, tak, artystach tak, tak. co kocham najbardziej i No i w końcu wylądowałam, zrobiłam fabułę, okora, pierwszy swój film fabularny, potem serial fabularny, Klasa na Obcasach i tak dalej. Ale wiesz to, 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 to Klasa na Obcasach w ogóle dostawała nagrody, prawda? tak na początku była opluta, tak, ponieważ wie, tak, tak wiadomo, ja, tak, 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 dziki tak, montaż, coś tak, tego, że coś takiego. a potem, potem wszyscy nagle... już tak robili i potem zaczęłam dostawać e, pierwszą nagrodę na Węgrzech, potem gdzieś, potem gdzieś, potem gdzieś i, i o, o dziwo ten serial jest ciągle kupowany. Naprawdę do tej pory? Masz coś z tego? Nie. <laughs> Ale to jeszcze mówisz taką wiesz, takim uśmiechem. No, no Tak, po prostu no tak, nie. No tak, takie. No i tak właśnie, z perspektywy czasu, jak patrzysz na te wszystkie, no takie, wiesz, no, wybory takie, wybory takie, te huśtawki wszystkie. Jak... No dobrze, że mówisz słowo wybory. No zawsze, właśnie. zawsze się pytamy no. czy siebie, czy te wybory tak. miały sens, były słuszne. Czy były przemyślane, czy były zbyt no tak, entuz, tak. prawda emocjonalne? No na pewno w moim przypadku one były zawsze emocjonalne i niewykalkulowane. Taka moja tej droga. Tej pory jest. tak masz? No, może teraz się troszeczkę zatrzymuję, tak. ale idę za głosem serca bardziej. No, gdybym gdyby szła za sercem, to prawdopodobnie być może. Ho, ho, ho! Byłabym tu e, e. imperium pieniędzy, Rozumiem. imperium władzy. To też bywało ci ciężko, prawda? Bo miałeś... No, wiesz, no, były parę przewrotek, takich fikołków mm. maksymalnych, e, i trzeba było się z tego podnieść, ale w, potem się zastanawiałam, skąd mam tą si siłę Feniksa, że z takiego popiołu mm -hmm, wyłażę. Mm. No i też myślę, że to jednak zrobił ten dom, pochaniony, wariacki dom, w którym ja znalazłam swoją, swoją siłę, żeby być sobą i że potrafiłam te rzeczy zwyciężać. I ten ojciec, który zawsze mówił: Nie zwracaj uwagi, co się dzieje naokoło, bądź sobą, bo jesteś wielką wartością, pamiętaj. I on to mówił w czasach, kiedy był jeszcze komunist. Przecież on był 60 lata, tak, czy tamtego, tak, tak, 80-letni. No. No w szkole na pewno tego nie mówili, no, nie, wtedy, nie, 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 nie. Wręcz nie, nie. odwrotnie. Kto będzie krowy, pasał albo i tak Dokładnie. dalej. To pamiętam. I, I zdający do szkoły teatralnej na aktor i na reżyserię mieli punkty dodatkowe za pochodzenie. I ja nie miałam tych punktów no. i to była wielka wielki problem. Od razu e, słuszne pochodzenie, czyli tu chodziło tak. o partyjne koneksje. Tak, partyjne e, i robotnicze. robotniczo-chłopskie tak. pochodzenie. Tak, tak. To tak. też z tego powodu moja mama na przykład nie dostała się na studia. No ja też, ja też miałam ten problem. Prawda? No, tak, no tak, to tak. w ogóle przerąbane było kompletnie. Przerąbane. A powiedz mi sobie, jak właśnie, czy z mamą wasze relacje, bo tak opowiedziałaś o tym, że one były ciężkie. Czy one gdzieś w pewnym momencie yy, słuchaj, jakoś. To było. Yy, wiesz, yy, 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 nie chcę, żebyśmy doprowadzili się tutaj do sytuacji, że będzie oboje, oboje ryczeć, bo taka jest to historia. Mhm. Ale mój konflikt z matką też wynikał z tego, że byłam nastolatką, która była tak, zbuntowana tak, tak. i wkurzało mnie wszystko. Nie słuchałam jej, bo chciałam swoje, swoje, swoje. I słuchaj, kiedyś, kiedy ona była już bardzo chora. Ja dowiedziałam się, znaczy, ja wtedy po nią przyjechałam i wzięłam ją do siebie na rękach, zaniosłam i opiekowałam się, że tak powiem, do końca jak anioł i kochałam ją nad życie. I wszystko było nic nie warte, tylko to, żeby ona była, żeby żyła i żeby. I moja mama wtedy mnie zapytała, leżąc unieruchomiona, kompletnie spojrzała na mnie i powiedziała, kto cię nauczył miłości? I ja spojrzałam na nią i powiedziałam, ty. Obie płakałyśmy, a ona mówi, jak to? Ja mówię, tak, bo ja całe życie czekałam na to, że o to zapytasz. Cały czas wow. błagałam cię. Wiesz, i to było coś takiego, że ja wiedziałam, że ona mnie kocha, ale nie umie kochać. Nie wiem, czy widziałeś taki film Sophie's Choice, Wybór Zofii. Tak, tak, tak. tak. To Meryl Streep gra moją Meryl... matkę. Moja matka była pro, prowadzona jako 16-letnia dziewczyna trzy razy pod ścianę śmierci. Ja tego nie wiedziałam. Jak ona miała być normalna, niepłacząca, nieszalejąca? Ona miała ciągle depresję, ona ciągle albo tańczyła, albo płakała. Ja nie wiem. No taka matka w no, prawda? Nie wiedziałeś, co jest grane w ogóle. I dopiero jako dorosła już osoba, jej siostra powiedziała: mhm. Czy Twoja mama ci opowiedziała o tym, co się działo wtedy? Ja my nigdy. A mama żyła, nigdy. żyła jak ci Jeszcze to żyła, jeszcze jest... żyła, wiesz. Jeszcze... To zmieniło to Twoje spojrzenie, na pewno. No, no po tak. prostu wiesz. No, tak. Po prostu zobaczyłam inną osobę. Kompletnie. Ja mojej matki w sumie, będąc z nią, miałam taki wieś, odrzut, taki bunt, tak? że kiedy ona mieszkała, ona przez długi czas mieszkała we, we Francji i moi przyjaciele, którzy opowiadali o mojej mamie, to ja siedziałam i patrzyłam, mówię, Boże, ja tego wszystkiego nie poznałam. To ja nie jeździłam z nią na żaglówkach, ja nie biegałam z nią po lesie, wiesz, ja nie byłam. Po prostu rozumiesz, ja czasami tańczyłam z nią w łazience. Jakiś taki mur, obronny. W, tak, Obronny. Tak, obronny, że. Jeśli że, że... ludzie, co przeżyli taką traumę. Nie chce tak, być jak... przytulana i nie chce przytulać, wiesz, Tak, bo, ona jest w skorupie. Chyba. Tak, rozumiem. Mimo, tak. że była najbardziej entuzjastyczną, przepiękną blondyną, która wiesz, była przepięknością, ale wiesz, że y, 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 Ryszard Chorowic, który przeszedł przez Auschwitz, mhm. był osobą, która nigdy nie płakała. I myśmy z jego żoną Anią, pamiętam, namówiły go yy, i przyjaciele, kiedy otworzyli szpital weteranów, rozumiesz, po y, 70 latach od, od wojny w Nowym Jorku, i on tam poszedł. Myś, wszyscy go prosili, idź tam na terapię. I słuchaj, on w wieku lat 70 czy tam iluś po raz pierwszy się rozpłakał. Wiesz, to, to jest ta no, sytuacja, ja wiem, to że zamykasz drzwi. Tam. Ty, ty, za, za, zatrzaskujesz takie pancerne drzwi, wiesz? Słuchaj, to, o kurczę, to niesamowite wyznanie i ta opowieść o, o mamie, to powiem ci też, no bo y, u mnie to co pada inna trochę historia, ale to od razu tak, wiesz, dotyka, tym bardziej, że w ogóle niedawno był Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ty wiesz, że całe życie marzyłam o tym, żeby y, otworzyć klinikę dla młodych ludzi, którzy mają depresję i traumę, ponieważ bardzo wielu takim ludziom pomagam. Jestem niesamowite, co się teraz ostatnio dzieje, wiesz, już nie mówię, że COVID przetargał tych młodych, teraz jeszcze, wiesz, wojna. COVID otworzył okno na to. Y, tak, y, statystyki są przerażające, bo byłem na tej konferencji, to jest mowa o tym, że przypadków prób samobójczych naprawdę jest, w jednej tylko dzielnicy potrafi być parę. Parę w miesiącu, a kiedyś to, wiesz, te przypadki były dużo zawsze może też niektóre nie były zgłaszane. Ale wiesz, że a myślę, tak, że to jest jak to jest mówimy tak, o młodzieży prostu... czy o ludziach, mm -hmm. mówimy o pewnym zagubieniu w rzeczywistości. O, o, ja zrobiłam festiwal Gombrowicza, czytam tego Gąbrowicza, i yy, proszę ciebie, i on ma bohaterów, którzy są skotłowani rzeczywistością. Wtedy, ale to pasuje do dzisiaj. Tak. Ja widzę, yy, że my dajemy, my ledwo zipie, zipiemy, prawda? Tak. Ale co ma zrobić młody człowiek, który musi dokonywać. Wyborów, a jest dźgany ze wszystkich stron przez media, przez y, sytuacje społeczne, przez y, wyścig szczurów, przez jakieś po prostu irracjonalne sytuacje, którym nie dają rady. Nie dają tak, radę. nie. Ja się, Myśmy naprawdę mieli łatwiej. co bo też mówiłaś o depresji wiele razy bardzo otwarcie. Zresztą tutaj absolutnie wiesz, piątka dla ciebie, bo, bo, bo ja uważam, że o tym należy mówić. Bo ja nawet jeżeli ktoś tam wiesz, posądzi, oj, tam się lansują na tym, albo coś w ogóle uważam, że, że to nieprawda. Niech tak, mówią, no. bo, tak, bo to właśnie innym daje siłę. I, I tak jak ostatnio do mnie podszedł młody chłopak i powiedział, panie Szymonie, bardzo dziękuję za pana wypowiedzi, na przykład na temat depresji, czy znaczy na temat tego, co pan przeżył. Tak, jak przeczytałem wywiady z Tobą, myślę sobie, kurczę super. Bo jeżeli ktoś to przeczytał, to też może zyskać wskazówkę, siłę, wiesz? Bo w Twoim przypadku kto Ci pomógł? Ja, ja bym... ci powiem, zaczy, znaczy, są pewnie, ja teraz nie będę tu opowiadać jako profesor czy lekarz i tak no, dalej, ale są nie... różnego tak. rodzaju sytuacje depresyjne, które masz tak. wrodzone. Rodzisz się z depresją i taka sytuacja powoduje, że całe życie tą depresją walczysz, tak? Beksiński, prawda i tak, no, tak dalej. Tak. To są ludzie, którzy nie mogą z tego wyjść i nawet leki, które zażywają, na chwilę przerywają, to wszystko jest Wielki kocioł. Natomiast innego rodzaju jest depresja sytuacyjna, bo się zdarzyło, tak? U od... Mnie się zdarzyło. Zdarzyły się powiedz, I I tak. musi się od zdarzyć. Rozumiem. Musi się zdarzyć coś innego, żeby tam to zniknęło. I oczywiście byłam w jakiejś traumie przez 7 lat poważnej, yy, mając dwo, dwie córki. Wiesz, i właściwie taka sytuacja, wartość życia przestała dla mnie być wartością. I Jacek Santorski najbardziej był pierwszą osobą, która mi w tym pomogła. To mój wielki przyjaciel, który po prostu. To też jest ważne, że masz. Nie chcesz obcego lekarza. Chcesz ufać, a ja mu ufam. I to było dla mnie bardzo ważne. On mnie wyciągał z takich różnych sytuacji. Kiedy ledwo zipałam i on, ja bez lekarstw, sportem, jogą, yy, yy, wiesz, na siłę, bo przewalczałam, psychoterapia, to jest, tak? psychoterapia, rozmowy z nim, mm -hmm. rozmowy, rozmowy, rozmowy I, i słuchaj, i opanowałam tą sytuację i wiem o tym, że kiedy mi, ale jak już to przeszłam, to to już jest taka lekcja, że wiesz, że się to zbliżyć może. Że fala smutku, wiesz, jest niepowodzenie, jest brak akceptacji. Ale to zawsze było u siebie związane raczej z wydarzeniami, które z wydarzeniami. się przytrafiają, tylko tak sobie wyobrażam na przykład, czy Nigdy wcześniej do tego. Moment... To, to, to prawda, właśnie to mnie rozwaliło. To mnie no, rozwaliło. I to, był, no. I to był najbardziej. I to mnie rozwaliło, bo to po prostu yy, rzeczywiście. Yy, A czy w ogóle demolka? związek dwojga artystów może się udać? Słuchaj. Takich artystów, wiesz, no to chyba. Kurczę, gdzieś to może być gdzieś już tak złożenie. może trochę się zapisane, udać. To mój y, związek z, z Józkiem Robakowskim może y, też się nie Cześć, udał z nie, mojego tak. po, powodu, ale z pewnością y, był y, fantastycznym związkiem. Fantastyczny. Mm -hmm. Ja, wiesz, oprócz tego, że oczywiście każde rozstanie jest no. traumą, ale ja tego jakby wszystkiego nie żałuję, dlatego, że mogę powiedzieć, że przeżywam smaki, przeżywam niesamowite tak, tak. życie, przeżywam miłości, przeżywam, rozumiesz, że to nie jest sytuacja, ja ciągle na coś czekam, ciągle ma coś się wydarzyć. Wiesz, jakie to jest uczucia obłędne? A to jest najlepsze na świecie w na ogóle. Najlepsze na świecie. Słuchaj, porozmawiamy o gangu y, Zielonej Rękawiczki, jakkolwiek y, ten, ten, ten fragment serio i o sprawach o fotografii poważnych. Mieliśmy ale o fotografii zaraz porozmawiamy. Nie, co ty mamy czas. Yy, bo ja chciałem o tym gangu porozmawiać, no dobra, a zaraz dobra, potem cię tak. Dobra, Słuchaj, dobra, no właśnie, gangu. Yy, yy, bo wstąpiłaś do gangu zielonej rękawiczki. Yy, co, no jak zadzwonili do ciebie yy, z propozycją yy, serialu o yy, wiesz, no, gangsterkach, babkach w sile wieku, które będą yy, ograbiać, to co sobie pomyślałaś? Nie ja powiedziałam, cóż za wyzwanie, jak, jak gwiazda nade mną wisi, jedziemy, panowie, jedziemy, ja im pokażę. I tak, to jest jeszcze Netflix, ten słynny, cudowne, który wciągnął tak, pół Polski, tak? tak. tak. Yy, Ale wy... powiem ci, że gdyby te yy, zdjęcia próbne, yy -y. yy, ten casting odbywał się w telewizji polskiej albo w Polsacie, albo w tvn to bym w życiu nie wygrała, ponieważ oni mają swoich kolegów i swoje barany. Powiedzieli, dajcie nam spokój z tą Potocką. A tam oglądali mnie ludzie, dla których pani Potocka czy pani Piepsztycka nie miała żadnego znaczenia. W ogóle nie miało znaczenia. Słuchaj, ja zobaczyłem oni to by Młodzi nie... ludzie yy, tak. i oni w ogóle. Jakby już Ale w chyba... życiu, Co... w życiu, człowieku. Oni Czyli prostu... łomnicki mógłby przyjść, a oni by powiedzieli, dobra, no dajcie kogoś. Dajcie, dajcie, <laughs> I oni wybierali te osoby, które im się po prostu podobały. No i, I, i wyszło, padło na ciebie, na romantowską. Marina Abramowicz, na, tak. na czysto. <laughs> no dobra, i czym im zaskoczyłaś? Czym ich zaskoczyłaś, tych młodych? E, tym, że nie miałam spiny, wiesz? Że nie miałam żadnej spiny, że miałam po prostu coś takiego, e, że w, w, właśnie o czym mówimy o dojrzałości, tak? Mhm. Że kiedy jesteś młody i tak ci cholernie zależy, że żyły masz na, napięte, że rozumiesz, że wariujesz, Churne. to po prostu klapa, nie? A ja. Nie musiałam. Dobra, tak ja chcia... jestem i już. Nie musiałam. Aha. Ja chciałam pokazać im, że ja tak się zabawię, że oni z kapci wylecą, tak? I po prostu zrobiłam to na górę. Czy to była powtórka, tak jakby luk. wejścia z Filipinki, tylko że na wesoło. Tylko na wesoło. <laughs> no dobrze. I słuchaj, dostałaś. Ale, ale, ale nie bałaś się takiego. No wiesz, że gang, że, że to komedia, że takie przerysowane, że, że co to będzie za To mnie rajcowało, bardzo rajcowało, bardzo, cię rajcowało wręcz, mnie. Tak? tak, właśnie to, że to jest, może być przerysowane, to, że ma zobaczyłam te wnętrza, te, te rekwizyty, te najlepsze. Bo wiesz, cały ten film jest zbudowany z wnętrz, z najlepszych elementów, z różnych epok. Ta, ta, ta. Ostatnich tam od 70. roku, z kultowych przedmiotów. Kultowy telewizor, kultowe radio, kultowy stół, tak, kultowe meble. Zgromadzili... Kult... Po prostu naj... tak. o, to jest najlepsze muzeum, proszę Ciebie, sztuki nowoczesnej <laughs> i designu, czyli wiesz, projektowania na przestrzeni ostatnich 50 lat. Świetne samochody, wiesz, jak ja to wszystko zobaczyłam, to jest mój świat. Ja to kocham, wiesz, taki, taki po prostu, taką zbieraninę. A sobie, o czym to jest? Bo to nie jest od tylko tak, że parę To Ma gago... parę warstw. No właśnie. Bardzo, bardzo się e, e, cieszę, że ten e, serial nie jest dosłowny. No właśnie. E, bo na przykład Wielką Wodę zawsze będą oglądali, bo to jest oparte na faktach. A tutaj mamy baje na rysorach, ale e, jest to film o młodości, o miłości, również o odchodzeniu, o poświęceniu, o przyjaźni, ale przy okazji fantastycznie zabawnej, takiej, wiesz, jak kiedyś Bareja robił te filmy, z takim lekkim, grubym rysuneczkiem Z takim twistem. I tak też o starości, ale w fajny sposób. Właśnie niestereotypowo, kompletnie. Tam starości na ekranie nie ma. Nie ma, tak. Są dojrzali i różni starsi ludzie, ale tam tego nie ma. Oni wszyscy kwitną. Oni wszyscy wibrują, rozumiesz? I to jest po prostu fantastyczne. Wiesz, jak na początku się bałem, że może tu, kurczę, będą, nie wiem, sztuczne szczęki, coś takiego. Trochę się bałem takiego, wiesz, to Benny Hilla, bym powiedział, ale to a, oczywiście tak, już tak. Od, od, od spłynęło z wielką wodą, prawda, to wszystko i, i to nie ten, nat, natomiast tamtego nie ma, prawda? Jest to nie. bardzo szlachetne, fajne takie, wiesz, ale powiedz mi właśnie, m, m, może tak, krótko, żeby tak yy, zaciekawić, to, yy, co wy wyczyniacie? Jesteście gangiem, Jesteśmy ale. Jesteśmy taki... gangiem, który wie, takich Janosików, takich zbierek, jak mówi Janka Romantowska, tak. zbirek szlachetnych. Czyli e, ograbiamy e, i, i e, ograbiamy, zabieramy majątki, ale nieuczciwym. Nieuczciwym, także jeszcze wymierzamy karę. E, e, po prostu doprowadzamy do pokuty. Ja uważam, bo cała Polska będzie chciała się zapisać. I, czekamy na oferty, czekamy na oferty, tak, na zlecenia czekamy. I rozdajemy tym, którzy tego potrzebują. Ale wiesz co, akurat, bo a, może tak, czego nauczył ciebie ten film? Czy czegoś yy, nau, nauczył ciebie, czy, czy, czy ty już to wiedziałaś wszystko? Słuchaj, no, gdybym nie wiedziała, to ja bym się tam nie, nie dała rady, tak? Bo robienie takiego filmu na, naprawdę takiego serialu na poziomie, można powiedzieć, międzynarodowym, no nie wiem, amerykańskim, no, no w każdym razie ja wiem, że teraz produkcje polskie jakby już się bardzo zmieniły. Bardzo się zmieniły od czasów, kiedy ja kiedyś tam grałam Matki, Żony i Kochanki, prawda? Churcy, Ale... Ja tam powiem... nawet miałem Epizod no o matkach, widzieli. żonach i kochankach, tak. No więc yy, yy, proszę Ciebie. No wiesz, ale to był pierwszy standard. polski serial, yy, te, no, taki pełnoprawny serial, prawda? Tak, 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 tak. tak, tak, tak. I już poziom. Nauczyłam się tego, jak ja w końcu byłam też producentem filmowym. Jak dziś wygląda produkcja filmowa i jak dziś y, wygląda plan filmowy? Ja kiedyś czekałam na zmianę planu, czy zmianę ujęcia, czy zmianę światła. Teraz nie ma takich sytuacji, że w ogóle ten problem istnieje, tak? że zmiana jakaś tam. Nie, nie, nie ma zmiany. Ale właśnie czym się różni? Co Lepsze jedzenie na przykład. No, macie no, przyczepy, swoje ma, gardło. Tak, no miałyśmy, oczywiście, miałyśmy swoje Jęki. cudowne kampery, do których chodziłyśmy e, odpoczywać albo pospać chwilę, jak była przerwa. Bo ja zawsze wiesz, wykorzystuję każdy moment, go, jaki się nadarza, żeby pospać. Ojej! Czy tak. dwie drzemki w ciągu dnia mogą Jeśli, być? Tak, w każdej chwili, Rewelacja. jak tylko można, Rewelacja. to, to drzemie. I to jest świetna re, e, regeneracja organizmu. E, I słuchaj, no, z pewnością zobaczyłam coś, co ma niesamowitą sprawność, że są światowe ekipy u nas, znakomitych techników, charakteryzatorów, mówiących wielo, wieloma językami. Nasza asystentka, drugi reżyser była francuską, wiesz, ktoś Patrzcie, panie, tam... my Francuzów zatrudniamy. Kurczę. Już nie ma tak, że my tam, to oni tu. Proszę chcesz dobrej roboty? Chcesz I... pracować z Potocką? Przyjeżdżaj. Czy coś tam, dobra. Słuchaj. To było, to, to było bo... fajne. Ale powiedz, bo wiesz co, kiedyś sama, sama powiedziałaś, że artyści i sztuka nie mają wieku, nie mają limitu. Sztuka nie ma nie No właśnie, nie ma ty jednak obracasz się w tym zawozie, ale teraz co z innymi, wiesz, co w tym kraju, tak sobie myślę, czy na przykład jak starsi ludzie obejrzą ten film, to dostaną jakiegoś takiego animusu, kurde, ja może też, a może w ogóle oni coś robili ja fajnego myślę, w życiu. Te, ja myślę, że po to to jest też, wiesz, że to jest taka lekcja, że nie jesteś przegrany w życiu nigdy, że y, po prostu od ciebie zależy, w jakim momencie y, idziesz, wybierasz drogę i nią idziesz do przodu i, to, i cię nic nie jest w stanie zatrzymać. Y, myślę, że wielu Ludzi y, myśli tak, że poświęciłem coś dla dzieci, poświęciłem coś dla rodziny. Ja nienawidzę słowa poświęciłem, bo to jest po prostu Jezu, wtedy, tak, to jest to najgorsza to rzecz, którą możesz pachnie. zrobić. Nie, ale w ogóle nie tylko klasztorem, tylko rezygnacji z siebie. Tak, tak, tak. tak Żadne rozumiem. dziecko nie chce mieć rodzica, który poświęcił mu się. Oj, tak, tak, y, tak, y, tak, każde tak, dziecko wiem. chce mieć rodzicę zwycięzcę. Nie żałosną rodzinkę, która mówi: wszystko zrobiliśmy dla ciebie, a ty jesteś teraz taki wyrodny syn. Tak? A ty stawiasz włosy na cukier i nosisz glany. Dokładnie. No, Dokładnie. No wiesz, ale też co jedną, jedna jest rzecz, bo ja na, wiesz co, też robiłem ostatnio taką sondę, rozmawiałem ze s, 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 starszych ludzi, zaczepiałem, ja starszy już zmierzający w tym kierunku na ulicy i oni też przeżyli pełno fajnych historii, tylko nie myślą, ono, oni sobie je przypominają, bo tak naprawdę każdy z nas miał coś ale w, życiu, oczywiście. w życiu, tylko czasami z tego zrezygnowaliśmy, nie pamiętamy, Przypozy tak, nie a w pamiętam. ryncie, czy każdy, wiesz, coś każdy, miał fajnego, tak, no tak. właśnie. Ja ci ja coś powiem, ja kiedyś, jak byłam, jeszcze pracowałam jako właśnie dyrektor telewizji, to zrobiłam taki program e, trochę myśląc o młodzieży, która lekceważy e, swoich mhm. e, tam ciotki, dziadków i tak dalej. E, że, że, że dziadek chrzani bzdury, że ciocia gredzi tak, tak. nudzi i tak dalej. I wymyśliłam taki, taki program, żeby znaleźli w swojej rodzinie bohatera. Tak, tak. I nagle oni poleźli do tych dziadków nudzących, do tych babć tak. i okazało się, że ta była sanitariuszką, tak. dziadek uratował to, to pielca. Rozumiesz, ktoś komuś tam podał rękę, ktoś kogoś uratował, ktoś coś zrobił, i oni nagle zobaczyli, że. Oni mają tak fantastycznych, rozumiesz? Dokładnie. O, I to tak, była, tak. To była ta, też taka lekcja, że e, nie odrzucania tych bliskich, tych tradycji. D tych. Dokładnie, bliskich. i że to nie musi być wcale nie wiadomo co. Prawda. Nie wiadomo Ale też ja co. Ja ostatnio spotkałem pana, rozmawiam z nim, a nie tam ja nic, ja nic. Ale co pan takiego? A wie pan, przypomniałem sobie, przebiegłem 30 maratonów w dwa lata, kiedyś. Wiesz, i on Przypomniał sobie. na sobie przypomniał, bo on tak stwierdził, nie dobra, jak tutaj robią, coś kręcą, to co ja tam będę, nic pewnie Wiesz, co każdy to ma. Każdy Tylko czasami z tego rezygnujemy, trochę nas tak w życie przygniatak, w rzeczy wiesz, no, co ja charakteryzuje. Tak, co chatka Ma puchatka. To, 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 no. Ma puchatka. Ale powiem Ci, że y, m, m, nie wiem, czy to właśnie też moja mama i mój tata, bo oni byli w, osobno, ale byli wspaniali, absolutnie, charyzmatyczni i niezwykli, bo moja mama była rewelacyjną osobą, za późno się o tym dowiedziałam. To powiem ci, że od tamtego czasu mam taką lekcję życiową, niesamowitą, że bardzo chronię w sobie tą emocjonalność, tą dziewczynkę, która we mnie siedzi, i tą entuzjazm do życia. Ja o to naprawdę dbam, tak jak się mówi, żeby było dobre małżeństwo, musisz o nie dbać. Tak? A jak to jest? Tak dbać? moja żona czasami do mnie mówi poderwi mnie. No poderwi mnie, tak. więc ja się podrywam. A ja mówię to czas teraz na ciebie, bo ja już się ostatnio podrywałem. <laughs> Podrywałem się w tamtym. Podrywasz się? Podrywam się, rozumiem. Jak się podrywa? podrywa? No, po prostu staram się na przykład kupić bilet w miejsce, którego nie znam, albo wylecieć jakimś samolotem też do kraju, którego nie znam. Pojęcia nie mam, proszę Ciebie, albo. Idę, nie wiem, spotkać się z znajomi. Na przykład robię taką rzecz, że nie chcę mi się gdzieś tam iść, ale jak mi się, czym bardziej mi się nie chce, tym bardziej się ubieram i właśnie idę. I zawsze wtedy jest fantastycznie. Aha. A jak się nastawiam, że co to nie będzie i tak dalej, i się stroję, i się pucuję i tak dalej, to jest kicha. No tak, bo to zaskoczenia. No, tak jak atakuje gang zielonej rękawiczki, jednak z zaskoczenia, no zaraz, prawda? to no, i te oczywiście. historie ciebie dopadają. Dopadają tak. mnie takie historie. W gangu zielonej rękawiczki miałam trudnych parę scen, na przykład całowanie się z mężczyzną, którego nie znałam. To jest, to jest wielkie A nie przeżycie. A znałaś całowania czy mężczyzn? Nie, całowanie czytałam o tym w sumie dość dużo. Tak, w sumie... To fajna o, to sprawa. To jest bardzo fajna sprawa. <laughs> <laughs> tak, całowanie bardzo ja fajne. Ja czuję, że po gangu to będziesz rozrywana, także wiesz, tam. No czy, słuchaj, ja czekam na oferty. No, a jeszcze Alekcja nie spływają, bardziej, no nie no, czytasz powolutku, komentarzy. Powolutku już się zaczęło. No, to niech ci tam córki czytają te komentarze, bo ja podejrzewam, że tam aż szło. Ale wyłapią, no to właśnie. Wyłapią. Powiem im, co mają mi przekazywać. Tam, no i żeby były jakieś poważne propozycje. Jak Moja babcia zawsze jak miałam jakiegoś chłopaka, to moja babcia mówiła tak, idź z nim na y, obóz wędrowny na trzy dni, zobaczysz, czy to palant, czy to nie, czy będzie nosił za tobą rzeczy, czy będzie jęczał. No a przede wszystkim, czy jest dobrego domu. No to ja też powiem córkom, szukaj. Taki z dobrego Kurczę, to Wysocki śpiewał, Parnia w Góry, Tini. Coś takiego, no tak. że weź gościa w Góry, jeżeli góry. chcesz wiedzieć, czy jest przyjaciel. A no właśnie. Weź go na parę dni i wtedy tak. zobaczysz. Tak. Ale jeszcze wracając o, o, o tym, Mów. że myśmy w tym gangu, te trzy baby. Romantowska, Kuta, romantowska, Potocka. Romantowska, Kuta, Potocka. Myśmy się tak sprawdziły i tak dobrały łeb w łeb. Po prostu, słuchaj, gdyby na planie przez pięć miesięcy było jedno zgniłe jajo, jedna menda, to by po prostu była tragedia. Rozumiesz? Tragedia. Wyobrażasz sobie takie coś? No po prostu nie można pracować. Myśmy od piątej rano do dziesiątej wieczorem były w ciężkich warunkach fizycznych na planie i wystarczy jedna maruda, jedna narzekająca, to by się nie mogło udać. No dobrze, a jak wy, wy czy jesteście na planie, to. Bo tak w Gadacie Gadamy. cały czas. Można milczeć, pamiętajcie o tak, tym. Tak, tak, tak. <noise> ale też, <noise> rozumiem, ale czy są, jest jakiś taki podział, trochę jak w Anglii? Na przykład ta jest od tego, ta jest od tego, ta ogarnia to. Są takie role między Wami. Prywatnie tam na, na tak, planie? Tak, prywatnie. Przynosimy sobie obiadek, Ojej. przynosimy sobie kawkę, pytamy się. Jesteśmy dla siebie bardzo czułe. Ja widziałam, przykład... jak ty Aniu Romantowską za ręce bierzesz. Aniu, dobra, teraz robimy to. Tak, I coś, tak, wiesz, tak, taka tak, pani tak, kierowniczka. Tak, tak. Ja jestem trochę kierowniczka, a na przykład y, Kuta mi kupiła piękne y, takie świece i takie różne jakieś masła do ciała i tak przyniosła mi to wszystko. Taka byłam wzruszona. <sum> ja jestem uzależniona od, od y, sztuk, w którym ona gra. Na, na tą, wiesz, y, cząstki kobiety to już z dziesięć razy poleciałam. Myślę, że jestem stalkerką. Nawet tak. Nawet tak. Słuchaj, y mnie. Gosiu, chciałem się spytać teraz y zadać ci parę pytań takich tr Dobra. trochę absurdalnych, okay, bo jest okay. to A porozmawiamy za chwilę o fotografii, którą kochasz, prawda? Kocham, kocham. kocham. Y Grałeś na jakimś instrumencie? Słuchaj, no tutaj kalectwo potworne w domu y stał y Steinway, na którym ja się powinnam nauczyć, I Cybulski, nauczyć, grał, i Cybulski na grał, tym. grał? Wszyscy tam grali, nawet Makowicz grał. Tam wszyscy grali na tym Steinwayu i ja się nie nauczyłam. Nie ma problemu. Zawsze rozwód. to przed przez tobą, ten zawsze rozwód. przez rozwód. Ulubiony zapach? Mm, kadzidło. Hmm. Strona internetowa, którą odwiedzasz najczęściej. Mój Facebook, czy nie napisałam z błędami? Bo co Matylda mi przysyła, mówi, byka zrobiłaś w tym słowie. Teraz uważam, jak pójdzie w Netflixie zielonej rękawiczki, to będziesz miała informacji z całego świata, więc to się może. 190 krajów, ty sobie wyobrażasz taki Wyobraź sobie, nagle jedziesz Zatrym do Argentyny czy gdzieś i nagle. Ciach. Mówiłam ci o tym, przepraszam, że ci przed tymi pytaniami jeszcze wstawię taki temat, że y, 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 siedzę w metrze w Nowym Jorku i wszystkie panie z Greenpointu się ze mną fotografują, mnie poznają i pytają, to pani? Ja mówię, to ja? No i wtedy jest cudowne Rozumiesz fotografowanie się na komórki, ale kiedyś taka ciemnoskóra pani afroamerykanka, rozumiesz, tak patrzy na mnie i podchodzi do mnie i pyta tak. A dlaczego się z tobą fotografują? Ja mówię, wiesz, bo u nas we wsi ja jestem bardzo znana. I ona mówi, to ja sobie zrobię też to tobą zdjęcie. I Wera mówi, mamo, teraz jak będziesz jechała metrem, to wszyscy będą się z tobą no, fotografować. No to chodzi, kurczę. Wiesz, ja ci powiedział, tak się naprawdę przejechać metrem po całym świecie. Jak już wiesz, to będzie cudowno, to pójdziemy, tak zobaczysz to jest... O, cel... widzisz? Tak. Mówimy, co, jakie wyczyn. Jadę do kraju, w którym jest metro i jeżdżę metrem. Boże, Bez i z tego, słuchaj, tak, ja z tego film, słuchaj, jest tego film. Uwaga, dostajesz bilet w dowolne miejsce na świecie świecie, gdzie lecisz? O, a propos, mamy temat. Czy jako, że Green Point, czyli zielone miejsce dla zielonej rękawiczki, tak? No słuchaj, no tam to sprawdzam, czy na pewno jestem popularna, ale tak naprawdę to chciałabym pojechać do jakiegoś bardzo egzotycznego, azjatyckiego, gdzieś, w kraju, jakiś w Kazachstan, nie wiadomo gdzie. Dobra. Film, którego wstyd się przyznać, ale nie widziałaś. Mm. Yy, a, no, czekaj. Ten, yy, ten trikowy taki... Yy... Koncepcja. In a, Star Wars, dobrze. E, najwyższy budynek, w którym byłaś? Nowy Jork. E, Nowy Jork. E, Twin. Ten, e, a nie, byłaś jeszcze na, jeszcze Center. na Wars, No byłam ta. jeszcze na World tak. A. Gdybyś musiała być nauczycielką, jakiego przedmiotu byś uczyła? Plastyki. E, a jakiego na pewno byś nie uczyła? Matmy. E, e, uwaga, e, a jaki program telewizyjny albo show mogłabyś wygrać? no taki, aha, no właśnie, jak, jak proszę ciebie mm, 12 kroków do nie, miłości. Nie nie nie, Dody. nie, nie, nie. Nie, nie, nie. nie, nie. <laughs> <laughs> Ale no, wygrać w programie Dody 12 Amerykę, Chciałabym rozmawiać o kobietach, które przeżyły traumę i zwyciężyły. Super. O ludziach. Marzę o takim prowadzeniu takiego programu jak Ofra. Tak. I powiem ci, że y, kiedyś pojechałam do niej i y, to było 20 lat temu i strasznie chciałam to robić w telewizji polskiej, ale zostało to odrzucone. Chyba było to jeszcze za wcześnie, za otwarte. To nie, teraz, bali kurczę, się tego. Zgłosię. Marzę o ale tym. Ale wiesz, jest tyle platform i tak dalej. To teraz już naprawdę Chciałabym nie ma tak, że tylko trzy telewizje prowadzi. rządzą, wiesz, na no serio. Wyobrażasz sobie takie coś? Że myśmy Kurde. tego doczekali? Ale, to, w ogóle. ale to absolutnie. Sobie. Gdybyś miała restaurację, jak by się ją nazwała? Um, jak by ją nazwała? Bikini? O proszę bardzo. Ile czasu dziennie spędzasz w telefonie? Staram się jak najmniej, a teraz trochę więcej, bo ciągle dzwonią, ale robię co mogę, żeby nie. Nienawidzę rozmów przez telefon. Z... Rozmawiam tylko z Weroniką i z Matyldą i z no i chyba tyle. Pogadajmy o fotografii wobec tego. Yy, czy pamiętasz 3 maja 82 roku? Bardzo. Ty szpiegu. No właśnie, jestem szpiegiem. Ja tu dostałem informację z IP. Z służby wewnętrzne. A ty byłaś wtedy zatrzymana? Tak, byłam wtedy zatrzymana. E... No tak, czyli stan wojenny. Słuchaj, stan 3 maja, wojenny? czyli święto Konstytucji 3, 3 maja. maja. Nie można było obchodzić nie, tego święta. Nie. Nie. I my ubrani na czarno, ja pamiętam, wpadłam na taki pomysł, że będziemy, że ewidentnie z Józkiem Robakowskim czuliśmy to. Komunizm upada. To jest koniec. To jest o this is over. I proszę ciebie, ja. Chociaż jeszcze się trzymał, kolego. No, jeszcze się trochę przytrzymał. Parę ale, lat. Tak. Ale taki już był tak, tak, że Wszyscy tak, wiedzieli, że to jest wiersz. Tak, tak. e, I powiem ci, że ja od przeleciałam przez wszystkie pomniki komunizmu trzymając warty ubrana na czarto takie honorowe warty z moim przyjacielem Richardem Bulezem i to było bardzo przewrotne bo I czyli ten... niby honorowa warta niby czyli honorowa właściwie powinna się władzy podobać a to była ale byście pod leninem też byliście nie, nie było tam Lenina. A. Mieliśmy tylko takie, wiesz, napisy: Partia, partia z Narodem, tak, tak, tak. siła partii, tak, to tamto, tak. wam to. I słuchaj, myśmy zrobili takich zdjęć, e, pierwszą szpulkę, pierwszą rolkę. Zrobiłam końcówkę i to było bodajże 18 czy 19 zdjęć na szpulce, w której jest 30 klatek, e, i włożyłam drugą. I w tym momencie zobaczyłam, że na, za nami gdzieś tam jedzie biały Fiat. Pomyślałam sobie, kurczę, nieoznakowany biały, fia, biały, biały Fiat. I w pewnej chwili na Bałutach bodajże, kiedy byliśmy, podjechali A, to, do nas. Łódź, dobre, łódź, dobre. łódź. Podjechali do nas i mm, powiedzieli, co my tu robimy, więc ja odegrałam scenę właśnie tego, że te czarne stroje... Wiesz, to był pogrzeb. Pogrzeb no, komunizmu. Wiadomo, chodziło, Ale my no, im tak. powiedzieliśmy, że My nie możemy się pogodzić z tą sytuacją, która się dzieje, że my po prostu, co są warty, które tego, wiesz, no nie byłam przekonywująca, bo wiedzieli, co ja robię w szkole filmowej. I tak, słuchali mieli, tego. Informacje mieli informacje towarzysze, chyba. no co tak, robi tak. Józef Robakowski, co robi Małgorzata Potocka i że u, u nich w domu tak. jest podziemna galeria, no to co? I szczęść no tak, Gallery, czyli galeria wymiany. I, I się całe środowisko sztuki tam spotyka, tak? Wywrotowców. No to wiedzieli, że ten kit, co tak im sadzam, to nie za bardzo. I słuchaj, oni mi odebrali ten aparat praktykę wtedy miałam. A to w ogóle luksusowo jak na tamte czasy, no bo tak, wiesz, bo... miewało się zmiany albo zenity. Tak, ale Józek pamiętam, kupił mi to, tą praktykę. Taki wypasiony, wiesz, energiczny. że oczywiście. No, no. <laughs> praktykerze. <laughs> <To jest laughs> I słuchaj, e, i. I zabrali mi, aha, i wyjęli tą, ten negatów i go naświetlili. E, słuchaj, no i te zdjęcia, które miałam w kieszeni, e, ja wywołałam, od, odbiłam i z, e, zajęło mi wiele lat, były one przez ten komunizm, były ciągle ukrywane, ukrywane i ja myślałam, że one zginęły. I po latach, słuchaj, znalazłam tylko trzy odbitki, trzy, trzy właściwie zdjęcia, które objechały cały świat. Warty Honorowe 82. Objechały cały świat, wszystkie wystawy fotograficzne czasów 80. lata, buntownicy, anarchiści, co tam, wiesz, tak. I, um, i teraz ostatnio, kiedy Marika Kuźmicz Zaproponowała mi po tylu latach indywidualną wystawę moją pierwszą wymarzoną wystawę fotografii i tych moich rzeczy archiwalnych z lat 80. Przychodziły duże zastępy przyjaciół z Muzeum Sztuki nowoczesnej, nowoczesnego muzeum, Robert Jarosz, i całe tłumy innych, i Maryka, Maryka Kuźmiesz, i, i, i Smolarek, i wszyscy ryli u mnie w domu, żeby znaleźć, bo ja powiedziałem, ja wysiadam. Ja nie dam rady A ryli nam, w tym ja... sensie nie Ty... bo rozumiem, że się śmiali. Nie ryli, nie, że ryli szukali. W nie sensie się szukali, <śmiech> przepraszam, <śmiech> bo Dobry. ja mam tysiące negatywów. Co tam może być w ogóle Rozumiesz, jeszcze? Ale proszę. słuchaj, tam są po prostu, ja teraz to tak. odkrywam, żeby robić robić Kolejne wystawy e, refotografii, czyli takiej mojej zabawy z fotografią. Z no właśnie o co polega re, re ta re... refotografia? E, refotografię e, to jest po prostu. Że jeszcze raz robi się to samo zdjęcie? Re, to zdjęcie robi się jeszcze raz z niego zdjęcie w kontekście innego zdjęcia i współczesnego, i archiw, archiwalnego, i e, z czegoś bardzo dokumentalnego. Z czegoś, okay. co jest ko kontekstem do tego. Na przykład zrobiłam całą, e, cały taki homaż dla konstruktywistów radzieckich. Co teraz to jest to, homaż? Y, homaż to, to jest ku pamięci, dla pamięci. A, okej, okay, dobrze, tak dobrze. Homaż, ja homaż. Y, I proszę ciebie, ym, i to było dla Konstruktywistów, czyli Malewicza, Popowej, Rodczenki, i tak dalej. Ale to robiłam ja teraz w, 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 w układzie geometrycznych form, znalezionych na ulicy, w przestrzeni, i tak, tak dalej. I to są takie zabawy formą, ale też znaczeniem, pamięcią, czasem. I tak wyglądają te moje obrazy fotograficzne. No i po prostu, yy, słuchaj, oni wracając, właśnie przeszukali ten cały mój dom. I wreszcie Smolarek po godzinie schodzi i mówi: A ja znalazłem, mam. I słuchaj, on znalazł 18 zdjęć, czyli całe te warty honorowe, które się uratowały w kieszeni, on je znalazł. I teraz pierwsza wystawa odbyła się w Worońsku. Proszę Ciebie. I druga część tej wystawy zrobiona była ze mną, zrobiona była przeze mnie razem z Richardem Boulezem na tle wszystkich pamiątek ukraińskich przeciwko wojnie w Ukrainie. No tak. I myśmy zestawili warty honorowe przeciwko wojnie i przeciwko przemocy z wartami honorowymi robionymi w tej chwili, w tych samych ubraniach, które mamy. Nie mieliśmy, wyobrażasz sobie? Ale jeszcze były te ubrania. Były, gdzieś? były te ubrania. Kurde, to rewelacja. Słuchaj, to teraz rozumiem, Gosiu, jak się umówimy na zdjęcie. Czyli jak teraz robimy zdjęcie po wywiadzie. To, to trzymamy za, 20 lat. Za, za 20 lat się robimy spotykamy znów. i robimy tam... Trzymam kieckę. <laughs> tak. Gościu, bardzo dziękuję za rozmowę. No ja nie, nie mam Mówiliśmy pecek. o tym, że, że zapraszam do, do Teatru Powszechnego w Radomiu. A właśnie, ale w ogóle pani dyrektor Teatru w Radomiu zaprasza serdecznie. No. Ja zapraszam serdecznie, bo w tej chwili skończyliśmy festiwal Gomrowiczowski, niesamowity. I gdzie, gdzie międzynarodowe wiesz, ekipy teatralne wypełniały teatr i takim było moje marzenie, żeby było tak zawsze. Ale udało mi się bardzo ożywić, zmienić ten teatr, wnieść taką energię, a przede wszystkim rozpro, jakby roz, wypromować go na świat o, przez instytuty polskie na całym świecie. To jest taka. Takie niezwykłe wyzwanie. Nasza ferdydurka została zrealizowana jako teatr telewizji i robimy niesamowite sztuki. Naprawdę warto. To, to jest bardzo blisko, 100 kilometrów od Warszawy. Przyjeżdżajcie, czekam na Was. I to jest od innych rejonów i jeszcze ten nadom jest przez bliżej już południa, prawda? Bo stamtąd, jak powiedzieć, to masz zawsze bliżej, jak ktoś do Grecji chce i z Grecji. A, bardzo zapraszamy tak. z Grecji, bo właśnie z Grecji przyjechała do nas tancerka i zrobiły, zrobiliśmy z Greczynką i z, Je z Jerzym Mączyńskim fantastyczne muzyczne dzienniki Gomrowicza. Ale powiem Ci jeszcze, że nie tylko, że niedaleko. To jest. Ale znów jestem osobą, która kieruje czymś, która ma wpływ na coś. Ja mam tak wielką radość, że ja mogę zaprosić reżyserów, których kocham, scenografów, których uwielbiam, kostiumolowych, których cenię, że mogę zapraszać niezwykłych artystów. Panie dyrektor beadru. po prostu. Ja nigdy nie bym był dyrektorem czegokolwiek. i Jakbym należał do gangu, moja żona, by powiedziała ostatnio coś takiego, żeby to nie była przestępczość zorganizowana, tylko niezorganizowana. <laughs> Że taki gang, ale któremu się nic nie udaje. Dobra i zapraszamy oczywiście na gang Zielonej Rękawiczki. Gosia Potocka, bardzo dziękuję. Gosia. Dziękuję się, Super, Dziękuję.